Siemanko, ze wami ja, Damiano P. 221, troszeczkę cicho mówię, bo jest cisza nocna w realu. O 22 zaczyna się cisza nocna. Ja wtedy trzy filmy akurat dzisiaj nagrałem i sobie postanowiłem jeden ze testowania akurat jednego puga. Zostałem od widza, przyjechał do mnie, bo po drodze jechał akurat taką ciężarówką do samochodu, że się zabiera taką lawetą, taką jak mechanik ma, i on na niej położył akurat tego puga i mi przywiózł, bo ponieważ on na złomie był, kupił uszkodzony, zniszczony i nadający się do spawarki, i to zrobił, wyremontował i dał mi akurat na testy. I zaraz powiem, jak ma nick się nazywa, bo chcę, żeby każdy wiedział, bo więcej osób będzie akurat pytało się i trzeba oczywiście powiedzieć prawdę. I on jest rolnik z Podkarpacja, taki nick ma. Akurat chciałem poinformować, że on ma taki nick na Discordzie, a na YouTubie to ja nie wiem, ale z czasem będę musiał go się zapytać, wtedy też wam akurat powiem. I taki pług dwuskibowy, on taki prosty dał. Taki prosty, żeby było łatwiej akurat go wyremontować do stanu nowy. Był w kolorze sary, ale zrobił typ akurat nowy, wyremontowany, wszystko i dał mi. On też ma gospodarstwo na... Gospodarstwo prowadzi na Skarpacie i stamtąd do Świętokrzyskiej Wsi przyjechał i dostarczył mi, i wszystko akurat rozmawiałem z nim na Discordzie i przywiózł. Fajny pług on wyremontował. Właśnie, bo kupił na złomowisku, wyremontował i daje mi na testy, bo on nie ma akurat ciągnika pod ten pług, bo on ma szuka 30, bo on nigdy 30 na gospodarstwie nie miał. Pierwszym ciągnikiem to był u niego Zetor, bo to gospodarstwo, dziadek, wujek, bo kiedy był Ursus, ale ze czasów wujka został przydany, teraz ma John Deere'a dużego, premium. Są różne modele i nie wiem, który. U niego akurat nigdy nie wiem, bo on był u mnie i posiedział i porozmawialiśmy na temat tego puga. Kąził się taki akurat pomysł do tego puga, jak ty to wymyślił. On powiedział, że kiedyś, jak pojechałem na złom, wyremontowałem i sprzedałem bez robienia testów, bo to było akurat, ja robiłem akurat u siebie prywatnie, bo miałem akurat ten ciągnik pod tyle ileś tam koni, i mam do dzisiaj tego John Deere'a. Taki podobny co Joker Farm, ten z turem. I nie mam małych maszyn i nie będę testował małych maszyn przy takim ogromnym ciągniku. I wolałem akurat tobie dać, że ty przetestował, bo jestem akurat moim fanem i przyjechałem cię akurat odwiedzić. Jak coś widziałeś, to Rafał Sotysales nie ma, bo w domu jest, siedzi i ogarnia coś tam. Nie będę mu przeszkadzał, jechał do niego i go zapraszam oczywiście do kamery, żeby nagrał odcinek. On jest chałupie u siebie i posątał u siebie na gospodarstwie, bo miał syf. I planuje niedługo wiatę na bizona budować. Niedługo o tym odcinek. Możecie widzieć ten odcinek bizonem, jak Rafał kupił. Albo zobaczy tam. Bo ja nie po kolei filmy daję. Takie zajebiste filmy daję i zostawcie wyświetlenie i łapkę w górę. I komentarz puk, to przypnę oczywiście serduszko i podpisałem umowę o pole dzierżawę z Waldkiem. Właśnie Walduś akurat dał wydzierżawę, bo ponieważ on postanowił, żeby mieć dwa pola. Tam kosie gospodarstwa akurat drugiej tam miejscowości, tutaj obok po prostu przy granicy mieszka tej miejscowości.
A ta miejscowość się nazywa się ten Łupiny. Łupiny Wielkie. Na rejonie Świętoszyska. Ja na Łupinach Wielkich jestem z Rafałem Sutysem. Lesi widzowie Mata, zapamiętaj, bo Damian zapomina. I miałem małe pole robić, ale sąsiad mi doradził, żeby wziął pole dzierżawę. Nie pamiętam, jak już sąsiad się nazywał, bo wypadło mi akurat z głowy. Będę musiał akurat listę zrobić, zapisać sobie, żeby akurat zapamiętać. Tutaj nie, bo ktoś tu uprawił. Ja kupiłem pole dzierżawę. I ile ja płacę za to pole? 500 zł. Powiedział, że mu tak dużo pieniędzy jest nieposępne, bo powiedział mi, że nie przydadzą mu się dużo pieniędzy, bo powiedział, a nie będę wiedział, co ja mam tymi pieniędzmi zrobić, i tak dużo pieniędzy się uzbiera, jak będzie się kolekcjonowało, bo sprzedał jeszcze jedną działkę i tam chłop wybudował akurat chałupę. Bo było akurat mu nieposępne, bo ponieważ z lata już tam nie uprawiał i sprzedał to jako działkę budowlaną po prostu, bo chłop zazysł tak i musiał papierek pisać i legalnie zrobić. I działa? Działa, widzowie, jestem z tego dumny, zadzwony, bo ten widz, co do mnie przyjechał, co on on to wymyślił pod handel, żeby akurat kupywać na złomie, wyremontować i wsiadać. Wyremontuję tak, żeby wyglądało jak nowe i z fabryki. I powiedział, że dobry interes jest i też mi zaproponował, ale ja nie mam akurat na to czasu, bo ja muszę akurat cały czas świnie pilnować i robić cały czas polu, wszystko ogarnę. I tutaj na jesień, akurat na jesień przygotowuję pole. Jak będą wakacje, lato, to nie będę miał czasu, bo będę moim nowym bizonem odremontowanym. Rafał się dołożył się pieniążkami, bo on ma dużo pieniążków, bo ostatnio pod moją chałupą rozmawiał jakimś chłopem, który akurat od niego zamówił towar, i Rafał skądś ten towar ma, skądś zdobył po to, żeby go rozdawać za pieniądze. Ja wezmę, będę musiał jeszcze akurat za to zapłacić, ale ja tego nie będę robił, bo to jest, widzowie, nielegalne, bo można pójść za to siedzieć do więzienia i problemu co narobić, a ja wolę problemy narobić z wysilników w Ursusie, jak za kilka lat coś, jak coś się zepsuje i pójdzie pod remont. Trochę ciężko tym dwuskibowym, bo to jest poderywkowy akurat. Jak będą mijaki, to ja nie pasuję akurat do tyłu, bo akurat z widzami rozmawiam. Chyba akurat widzom akurat coś przekazać, jakieś informacje. I ładnie oram. Nie mówcie, widzowie, że ja nie umiem orać, bo ty też akurat nie umiesz orać. Proszę, nie psuj humorka. Mam dobry humorek, dzięki temu, że przywiózł mi na testy. Ja powiedziałem, że Ursus zawsze da radę, on wiedział, ale mówił mi, że może nie będzie orać, że będzie miał za ciężko coś połamie i będzie mu, bo na testy, po prostu ulepszać to, pod glebę. Te ossa, co są nad pługu, co bijają się te talerze, właśnie tutaj te, nie wiem, jak to poprawnie, widzowie, się nazywa, wypługu, to co się wybija w ziemię. I on chciał zrobić pod mocniejsze takie, pod twardą glebę i pod 60 i 30 i pod jakiegoś zatorka, taki pod 45 koni mechanicy pod maską, taki, żeby dał radę i twardą glebę oczywiście od razu dawał radę, bo twarda gleba czasami może pług połamać, ale bardziej rolnik czeka, żeby deszcz popadał, żeby była sucha gleba, żeby łatwiej i szybko szła akurat ta orka, bo jak gleba jest twarda, to może złamać się. U mnie taki jest rolnik tutaj w okolicy, nie? Co on wie za takim opryskiwaczką, taką beczką i wodę
wylewa na to, żeby po prostu miękką glebę zrobić i potem wjeżdża właśnie pod orkę. Mówił, że utrudnienia akurat są przy tym robieniu na polu, mogę tak powiedzieć. Jakie twarde są utrudnienia, bo mówił mi kiedyś, że puk połamał przy twardej glebie, że nie dało go wbić. I ten kolega właśnie widz postanowił zrobić puk przeznaczony pod twardą glebę. Jakiego puka bym kupił, bo tego Lemkena, co mam skibowy obracany, właśnie nie sy, tylko dwa skibowy Lemkena i taki jeden metrowy oczywiście puk pod takie małe maszynki, pod 60, 30 jakieś małe, stare, zabytkowe maszyny, malutkie, które dadzą radę, pod 45 koni mechanicznie, jakoś tak, bo to ten puk tyle akurat potrzebuje, tyle koni. Można powiedzieć 22, ale po 45 to dobre jest. Maksymalnie ja mam mocniejszy akurat ciągnik do tego puga, bo nieco ja mam akurat na gospodarstwie i mam w planach jakiś taki polski kupić, używkę, ale wyremontowaną. Testuję dwuskibowego, akurat ja nie chcę kupować jakiś trzyskibowy, bo dwuskibowy obracany miałem, coś innego, ale coś puk poderywkowy, bo trzeba coś innego pójść. Ile ja będę tego używał, tego puga, tego Lemkena, bo kupię, co się znajdzie akurat, to ja ogłoszenie wystawię i poszukam akurat osobę, która będzie chciała kupić i przyjedzie i kupi. Jak będzie chciał na nagraniu być, to ja go się zapytam. Albo nie chce być przy nagrywaniu, to nie będzie nagrane o tym, bo są ludzie, którzy nie życzą sobie akurat pojawiania się przy nagrywaniu. Wolą, żeby się nie pokazywać przy nagrywaniu i trochę prywatności też musi być. I te pole jest akurat 500 zł. Czyli można powiedzieć 500 plus muszę płacić za usymanie te pola co miesiąc temu Waldkowi. Waldek Nowak się nazywa. Bo powiedział, że ja mam go reklamować, bo ponieważ on skup jajek ma u siebie w domu i zarejestrowana działalność, czyli skup jajek u Waldka Nowaka, bo tak postanowił i taką reklamę mi kazał zrobić i mi zapłacił 1000 zł. Ja powiedziałem, mogę za darmo, on powiedział, za darmo to nic nie ma, to tylko kopa w dupę. Ja powiedziałem, dobra, ile, ja mówię do niego, ile da. On mówi, to się zależy, ile ty chcesz. Ja powiedziałem, daj tyle, ile masz. On powiedział, mam 1000 zł. Ja mówię, to daj. To pieniądze nie śmierdzą. Właśnie jeszcze co powiedziałem, pieniądze szczęścia nie dają. A on powiedział, pieniądze szczęście dają, bo jak widzisz pieniądze, to możesz akurat pójść do lekarza i do apteki i kupić akurat leki i się wyleczyć. I do lekarza pójść zapłacić akurat za wizytę, bo oni to pieniądze szczęście dają, akurat żeby zdrowie było, żeby dłużej akurat żyć. Taki jeden kolega akurat mi mówił też i trochę akurat zapamiętałem i widzą powiedziałem. Niektórzy mówią, pieniądze szczęście nie dają, oczywiście to jest prawda. A jak ktoś uważa, że pieniądze szczęście daje, ale w życiu, żeby być zdrowy, żeby wyleczyć, żeby kupić. I to jest oczywiście prawda, tabletkę kupić. Mały pług, ale na testy. Abym go się popytał akurat kolorem, bo on, jego bym się zapytał akurat pługiem. Jaki syskibowy bym sobie pieprznąłbym na gospodarstwo. Poderywkowy. Coś typu polskiego i chciałem poświęcić wizę omijaka, zrobiłem po nie pasce, bo rozmawiam z widzami. Ja będzie omijak, to akurat poza odcinkiem akurat sobie ogarnę, bo nie chcę akurat marnować czasu. Jak będę czas marnował, to więcej
więcej zrobię omijaków niż normalnie, bo muszę się skupić, żeby mniej było, a na odcinku akurat. Na odcinku to ja nie chcę się denerwować, wolę poza odcinkiem wszystko zrobić. Wolę na spokojnie, żeby się nie denerwować. Jak ktoś się denerwuje, to zaraz ktoś się dołączy do mnie i będzie mnie denerwował i nie ma sensu sobie zdrowia psuć. Nie, jako gotów to ja nie jestem. Wszyscy też operowo i operowo całodobowo. Ja dzisiaj od tego akurat odpocznę i zrobię sobie miniaturkę. Nowym testującym pługiem. On powiedział, że że taki prywatny test puga. Pług przeznaczony akurat do dalszej oczywiście pracy przy remoncie. Zrobi wszystko, żeby sprawdzić, jak tu on pryka. Pryka. Letko ma. Nie jestem tego zadowolony, bo tu jest twarda gleba. Twarda. I chłop powiedział, że tu słabe plony rosną. Ja powiedziałem, nic się nie stało. Zrobię, żeby plony były lepsze, żeby więcej akurat mi oddało i na jesień akurat będę tutaj siał. Kukurydzę zasiałem, ziemniaki, pszenicę, jęczmień zasiałem i kartofle zasadziłem i rzepak zasadziłem. Zasiałem rzepak i opryski dałem i z tego filmu, jak akurat nagrałem z oprysku. Jeszcze tam pokazałem, jak Rafał co ty Celest opryska, żeby akurat nie mieć krótkiego materiału filmu. Akurat tego wszystkiego widzę nie będę robił. Poza odcinkiem jeszcze sobie poogarniam. Bo muszę jechać jeszcze na bazar. Kupić coś. O, SMS-a zostałem na Discordzie, bo mam Discorda akurat odpalonego w tle telefonie. Tutaj było słychać i widzowie, kamera złapała oczywiście powiadomienie Discorda. Pojadę tu i będę wracał i muszę jechać na bazar autobusem. I kolejny raz zostałem powiadomienie Discorda. I ładnie, jestem zadowolony. Elegancja, Francja. Do końca, powrotem i jadę na bazar. Z Rafałem Sołtysem LS. Bo mi się przypomniało, że ja autobusem mam nie jechać, bo mi się przypomniało, że Rafałem Sołtysem LS mam jechać. Bo jak ja mówię, to czasami źle powiem i trzeba najpierw pomyśleć, żeby dobrze powiedzieć. I chciałem poprosić z Rafałem Sołtysem LS. Rafał powiedział, że musi pasy dla świn. Musi kupić pasę dla kur. Żeby lepsze jajka były takie swojskie. I powiedział, że też musi coś, jakieś warzywa pokupywać, owoce i jakieś ubrania, bo ponieważ ostatnio mu ponie się podarły, bo zahaczył o obrony, zahaczył i taka dziura wielka się zrobiła i się podarło i wyrzucił. Powiedział, że z tego nie będzie zszył tego, bo to stare i się nie opłaca i woli nowe ubrania kupić, żeby po prostu na gulasa nie chodzi, żeby policja go nie zgarnęła. Co ktoś pomyśli po narkotykach albo po wpływie alkoholu. Tak ktoś może sobie pomyśleć. Albo policjant, albo doniesiciel, jaki doniesie na Rafała. Za to, że na gulasa chodzi, że na ubrania go nie stać i skarpetki musi kupić. Ja tam jadę z popasy sobie. Co jest tam ciekawego? Bo ten bazar to też ma akurat giełdę maszyn rolniczych i jestem akurat bez kamery. Tak sobie popasy. Przyjadę, będę polu robił, to akurat widzą powiem. Powiem, wyjaśnię i o tym porozmawiamy. Bo ja w planach traktor mam kupić nowy. Bo tamten się spalił i pieniądze z oskodowania zostałem. I tutaj jak wrócę, odpocznę i wszystko akurat rozpakuję z tych siatek, też zimno siatek kupić.
swojską żywność. Coś do jedzenia też trzeba kupić. I te skarpety muszę kupić. Takie typowo na dni upalne. Takie typowo na upały. I też Rafał Sołtys Lesie jedzie po drodze. Będzie jechał po drodze. To mówił mi, że do architekta poskoczy. Bo nim akurat też się umówił. Bo będzie wiatr na bizona robił. Jeszcze nie wiadomo kiedy, ale musi się umówić i zapłacić akurat pieniądze na budowę. Jeszcze do szefa budowy musi pojechać razem architektem albo architektem. Tam oni przyjadą, zobaczą wszystko. Ja pomierzyłem i Rafowi akurat wszystko dałem i on powiedział, jedzie to załatwi tą budowę, żeby było legalnie. I chciałem widzę poinformować, widzimy się w następnym odcinku LLO, do zobaczenia. Na razie trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybuj. Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj wraz z dzwoneczkiem, żeby zostać powiadomienie. Do zobaczenia, nara.